A więc jesteśmy już po czwartym halvingu Bitcoina. I co do zasady, powinniśmy mieć w obiegu około 94% Bitcoinów. Dopiero za 115 lat ma zostać wydobyty ostatni Bitcoin. A więc przyjrzyjmy się kluczowym efektom. A więc jednym z kluczowych efektów halvingu, który mogliśmy zaobserwować jeszcze przed nim, to było zwiększone przemieszczanie się bitcoinów na adresy akumulacyjne. Po każdym halvingu cena BTC ulega znacznym wahaniom. W teorii wartość kryptowaluty powinna rosnąć, ponieważ maleje dostępna podaż. W kilka dni po czwartym halvingu kurs BTC wzrósł o około 3% względem 20 kwietnia. Jednak największe koszty halvingu ponoszą górnicy, ponieważ ich zyski spadają o połowę. Doprowadza to zwykle do chwilowego zamieszania na blockchainie. Tak jak widzicie, aktualnie trudność w wydobywaniu bitcoinów jest na rekordowo wysokim poziomie. Według danych Companies Market Cap, halving jeszcze przed swoim nadejściem odbił się negatywnie na notowaniach zdecydowanej większości z nich. Zgodnie z niedawną notatką JP Morgan, od początku miesiąca do połowy kwietnia akcje aż 14 firm miningowych straciły łącznie 28%. Jednak zdecydowanie warto przyjrzeć się markom, które nie straciły tak dużo. Najmniejsze straty odnotował singapurski Bitdeer, którego notowania skurczyły się o 20%. A żeby tak się wydarzyło, aż 1/4 całego personelu firmy koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych, co już dziś doprowadziło do nowych innowacji i między innymi ogłosili platformę wydobywczą w chmurze. Wiele firm obawia się, że wydobycie bitcoinów może w coraz większym stopniu przenosić się do osieroconych lokalizacji energetycznych, podczas gdy inwestycje w sztuczną inteligencję rosną w bardziej stabilnych lokalizacjach. To oczywiście odnosi się do ceny prądu. A więc nie tylko Polacy obawiają się wzrostu cen prądu, bo tak jak wynika z ustawy z 16 kwietnia, cena energii elektrycznej dla wszystkich gospodarstw domowych wzrośnie o 21%. Tak więc przypomnijmy sobie projekt Bitcoin Mintrix, bo ten po kilku miesiącach udanego pozyskiwania kapitału i zebraniu ponad 13 milionów dolarów kończy przedsprzedaż już za 5 dni, czyli 30 kwietnia. Teoretycznie inwestorzy nadal mogą dostać tokeny Bitcoin Mintrix poprzez sprzedażowej cenie. Jednak po listingu cena będzie negocjowana na wolnym rynku. Czy będzie wyższa, czy niższa, niestety nie jesteśmy w stanie z góry określić. Ale co ma na celu ten projekt i dlaczego może osiągnąć sukces? Przede wszystkim Bitcoin Mintrix umożliwia inwestowanie w kontrakty związane z wydobyciem w chmurze, bez konieczności inwestowania w drogi sprzęt i martwienia się o koszty energii elektrycznej, ale też konserwacji sprzętu. Inwestorzy nabywają akcje w formie tokenów, które reprezentują ich udziały i zyski w kopaniu Bitcoina. Ta forma wydobycia nie tylko promuje przejrzystość, umożliwiając każdemu uczestnictwo bez przeszkód technicznych, ale również może sprzyjać ponownej decentralizacji wydobycia Bitcoinów. Bo tak jak widzicie, trzecim największym posiadaczem Bitcoina jest właśnie firma, która zajmuje się wydobywaniem Bitcoina. Niewątpliwie jednym z głównych problemów w dziedzinie eksploracji w chmurze są wysokie koszty sprzętu. Bitcoin Mintrix rozwiązuje ten problem, umożliwiając użytkownikom stakowanie swoich tokenów, zdobywając w ten sposób kredyty wydobywcze. A więc co do zasady, użytkownicy potrzebują jedynie portfela kompatybilnego z Ethereum, np. MetaMask, aby kupować i stawiać tokeny BTC-MTX. Stakując, otrzymują niezbywalne kredyty w tokenach ERC-20, które należy spalić, aby w zamian otrzymać moc wydobywczą Bitcoina. System ten stanowi obiecujące rozwiązanie, które usuwa wiele istniejących barier w wydobywaniu Bitcoina. Szczególnie po niedawnym halvingu, w którym nagrody za bloki są niższe, górnikom coraz trudniej jest osiągać zyski w inny sposób. Dla tych z Was, którzy chcą wziąć udział w przedsprzedaży, zostało 5 dni. Bitcoin Mintrix oferuje przyjazny dla użytkownika przewodnik na stronie internetowej. Ale upewnij się, że trafiłeś na tę stronę z właściwego źródła. Możesz skorzystać z linku w naszym opisie. Tak więc, możesz łatwo przekonwertować swoje Ethereum lub Tethera bezpośrednio na stronie internetowej. To tyle na dziś. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij go polubić i zasubskrybować kanału. Dzięki czemu będziesz na bieżąco z informacjami z kryptowalut. Do następnego razu i nie zapomnij przeprowadzić własnych badań.